Zamek w Ostródzie to miejsce, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. To właśnie tu zorganizowano spotkanie promujące ostrudzki przegląd historyczny. To już trzeci tom tej serii. Przedstawiono w nim różnego rodzaju artykuły skupiające się na najstarszej historii regionu aż po czasy XX wieku. W najnowszym, trzecim tomie Ostródzkiego Przeglądu Historycznego oczywiście kontynuujemy tą ideę. Autorzy, którzy skupiają się przy pracy na roczniku, w większości przypadków pochodzą ze Ostródy, może też związani są z instytucjami ostródzkimi, jak chociażby w moim przypadku z Muzeum w Ostródzie. No i poprzez swoją codzienną pracę, poprzez swoje indywidualne zainteresowania, pasje, mogą w jakiś sposób uczestniczyć w procesie poznawania historii naszego miasta, naszego regionu. By stworzyć taki tom, niezbędna jest wnikliwa praca. Należy również skorzystać z wielu materiałów źródłowych. W związku z tym, że tych autorów jest wielu, ten dobór jest zróżnicowany. No, w przypadku najstarszych dziejów są to głównie efekty prac wykopaliskowych, prac archeologicznych, bądź też efekty odkryć przypadkowe, które są zgłaszane instytucjom, bądź to konserwatora wojewódzkiego, bądź to muzeum. No, w przypadku historii najnowszej oczywiście kwerendy archiwalne, które odbywają się chociażby w Archiwum Państwowym w Olsztynie, również w archiwach zagranicznych bardzo często takie badania mają miejsce, chociażby w przypadku publikacji związanych z okresem napoleońskim. Co należy zrobić, aby historia nie została zapomniana? W pracy nad kolejnym tomem brało udział wiele osób. To dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej o przeszłości.